Że mamy tak jak tutaj na moim kanale, jedziemy z tym koksem. Maciek mówił, żebyśmy przygotowali na samym początku, co to jest NFT, co to jest play to earn, ale ja tego nie zrobiłem i bardzo się cieszę, bo byliście na prezentacji Wojtka i on wam to wszystko wyjaśnił, a ja będąc na wykładach, na studiach nigdy nie robiłem, jak ktoś jakieś mi tam definicje rzucał. Dlatego u nas będą szybkie takie wykłady i to będzie, że tak powiem, najdłuższe zdanie na dzisiejszej prezentacji. Mamy wam powiedzieć o genezie powstania Play to Earn, więc trzy podstawowe rzeczy, o których tutaj wspomnimy, czyli jak wyglądają gracze, jak wygląda sprzęt i o samych grach coś wspomnimy. Okej, to teraz wam pokażemy, jak wyglądają gamerzy. Wszyscy zazwyczaj myślą, że to są jacyś nastolatkowie. Natomiast zrobiliśmy na naszej grupie, na której jest około 1700 osób, taką ankietę. Tutaj chciałem podziękować Monice, która jest odpowiedzialna za tą ankietę. I jak możecie spojrzeć, aż 47% ma siwe włosy i gra sobie w gry. 28% przechodzi kryzys wieku średniego, a około 19% myśli o założeniu rodziny, ale niestety grają w gry, więc ciężko im się spotkać w łóżku. No to teraz porozmawiamy o komputerach, więc pierwszy komputer, możemy powiedzieć o komputerze za Kinhiry, to jest komputer mechaniczny, czyli komputer starożytni. Naukowcy go gdzieś wynaleźli, gdzieś obok Krety, leżał sobie pod wodą. Generalnie do końca nie wiedzą, o co chodziło z tym komputerem. Niby miał mierzyć ciała niebieskie. Ja podejrzewam, że oni sobie grali w 300 Spartan. Lecimy dalej. Tutaj już wam trochę więcej. Tomek, specjalista od gier tradycyjnych. Więc tak jak już zaczęliśmy, opowiem wam tutaj krótką historię, jak w ogóle ten gaming się rozrastał. Więc pierwsza geneza, no to w latach 60. zaczęło się to, pierwsze gry były robione na uniwersytetach, to robili bardziej studenci niż jakieś firmy. No i dopiero w połowie lat, znaczy na początku lat 70. pierwsze gry takie analogowe, jak tutaj możecie widzieć, Atari stworzyło grę Pong, no i wiele tych ich Telstar, czyli to była kopia tego Ponga. To była taka pierwsza generacja gamingu. W drugiej generacji to już mieliśmy zbudowane systemy, zamknięte systemy, gdzie nie można było wgrywać innych gier, dlatego zostały wynalezione kartridże. I tutaj po prawej stronie ta pierwsza, ten slajd, to jest pierwsza gra VS, która została w 1975 roku wyprodukowana. Natomiast Atari zrobiło kilka takich modeli, gdzie właśnie kartridże odgrywały sporą rolę. I właśnie w 1983 roku załamał się tutaj ten rynek. Rynek spadł o 97%. To była tak zwana Atari Shock. I no, większość ludzi myślało, że po prostu gaming upadnie całkowicie. Dopiero 1983 rok zmienił tą sytuację. Pierwsza konsola od Nintendo właśnie zmieniła ten trend. Miała mega użyteczność i dużo ludzi z niej korzystało. Jak widzicie, tutaj jeszcze mamy Segi, pierwsze 16-bitowe również modele. To była era 8-bitowa. Tutaj po prawej stronie, w Polsce u nas bardzo dużo ludzi przyjęło się to jako Pegasus. Następna era, czyli czwarta generacja, to już były pierwsze CD-ROMy. I tutaj również Sega była głównym takim, jak to się mówi, producentem, właśnie prekursorem tych. 94 rok, czyli jak każdy wie, PlayStation 1 miało debiut. No konsola po prostu była pierwszą, znaczy stworzyła taką jakby rewolucję w systemie gamingu. No jak widzicie, był jeszcze Dreamcast, Game Boy. Następna generacja to dochodzi konkurent dla Sony, czyli Xbox wydaje swoją konsolę Xbox. Siódma generacja, czyli 2005 rok, wchodzą gry, które już wchodzą na płytach Blu-ray, Xbox, PlayStation 3.
ósma generacja, pierwsze konsole przenośne, Mega PS Vita, która po prostu miała zrewolucjonizować świat, miała mega start, prawie 12 premier takich mocnych tytułów. No jednakże, jak się to potem okazuje, została zabita poprzez telefony komórkowe i gry na komórkach. Tak. Tutaj możecie zobaczyć udział poszczególnych platform, jak to teraz się odbywa. Jak widzicie, 45% tego rynku, mobilne gry, 32% konsole, no i 23%. No i tutaj nieprzypadkowo pokazujemy, że najwięcej tych gier obecnie jest mobilnych. Tak jak Tomek wcześniej wspomniał, chodzi tutaj o rozwój smartfonów, ale też tutaj pokażemy jeden polski projekt. Po prostu łatwiej i szybciej robi się te gry na komórkę. Tutaj jeszcze wam pokażemy, jak się zmieniał rynek od 2012, także widzicie, jeżeli chodzi o gaming, same wzrosty, także możecie zobaczyć, jeżeli coś takiego się dzieje na rynku tradycyjnego, to pomyślcie sobie, co to będzie z play to earn. No i tutaj zadamy sobie podstawowe pytanie. Co było pierwsze, jajko czy kura? Takie odwieczne pytanie, to ja chciałbym zapytać, jak myślicie, co było pierwsze, Bitcoin czy gry oparte o rzeczywistą ekonomię? Maćku, powiedz może, kiedy powstał Bitcoin, kojarzysz? Ktoś tutaj kojarzy w ogóle na sali, kiedy Bitcoin powstał? Tak, zestresowany jest troszeczkę. Nie. Tutaj mamy 2008 rok. Obecnie, jeżeli porównywać do czegoś Second Life, to można spokojnie tutaj do Decentraland porównać. Ludzie bardzo dużo zarobili na stawianiu swoich własnych dyskotek, organizowaniu różnych imprez i eventów, stawianiu różnych sklepów, sprzedawaniu wirtualnych produktów, czyli nie mniej, nie więcej Decentraland. I tutaj już można powiedzieć, że mieliśmy, no może nie pierwszą kryptowalutę, bo to nie było na żadnym blockchainie, natomiast działało na zasadzie po prostu prostej ekonomii, popytu i podaży. I od firmy, która wyprodukowała tą grę, Linden Labs, nazywało się to Linden Dollar, kurs się wahał pomiędzy 230-270 Lindenów, to był 1 dolar. Natomiast w tym samym roku, jeżeli komuś się nie podobał taki, można powiedzieć, rzeczywisty świat, ale w którym się bawimy wirtualnie, to mógł jeszcze bardziej troszeczkę sobie odskoczyć i wskoczyć w świat taki kosmiczny, bardziej zabawić się w entropię uniwers. Też ten sam rok, 2003. I jeżeli chodzi o tutaj moneta, która brała udział w całej tej ekonomii, to możemy powiedzieć, że to był pierwszy taki stablecoin. Nadal to nie jest na blockchainie, natomiast zawsze był stosunek 10 pedów, to był 1 dolar. Ja jeszcze tutaj dodam, że tutaj jest taka fajna ciekawostka, że tu w gra ta trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, bo tam został sprzedany tak naprawdę pierwszy land wirtualny za ponad 23 tysiące dolarów, który po 5 latach został sprzedany za ponad 100 tysięcy dolców. Okej, i tutaj ja się pojawiam. W poprzedniej gry nie miałem okazji, trochę się pobawiłem w Second Life. Second Life i Entropia Universe do tej pory żyją, do tej pory funkcjonują. Second Life w swoim takim flow miał około 1,5 miliona aktywnych graczy. Tutaj macie od mojej nazwy kanału RCE, to jest skrót Real Cash Economy Games i to są gry oparte o rzeczywistą ekonomię, czyli to polega na tym, że to nadal nie jest na blockchainie, natomiast poprzez pewne zasady, poprzez prostą ekonomię popytu i podaży możemy wejść nie do stablecoin, tylko do walut fiducji, a do zwykłych walut, tak, żeby sobie języka, żebym nie połamał. My Profit Land oparte tutaj o budowę własnego państwa. Generalnie wykupywało się różne działki. Manager, pierwsza gra strategiczna. Market Glory, silnie powiązany z Gold Tycoon, też budowanie własnego świata. I tutaj też już dzisiaj mieliście na temat tej gry. To jest sprawca, który spowodował, że mamy takie wysokie opłaty na Ethereum. Przez tą grę, ponieważ bardzo dużo tych kociaków było mintowanych, górnicy podnieśli opłaty. To się wydarzyło w 2017 roku. Kolejne opłaty poszły do góry poprzez DeFi. I jeżeli chodzi o tą firmę,
to ona postanowiła w pewnym momencie, że stworzy swój własny blockchain. Blockchain się nazywa Flow. Tą firmę możecie jeszcze znać z NBA Top Shot, jeżeli ktoś lubi grać NBA i kupować momenty. Teraz ja zajmę głos. Tak jak już wcześniej pokazywaliśmy, no ten rynek podzielony był dość mocno, że dość dużą część tego tortu zgarniają gry mobilne. I właśnie na przekór tego wychodzi firma WeMade, czyli twórcy takich gier jak Mir 2 i Mir 3, które w swoich latach świetności osiągały nawet 60 milionów miesięcznie dochodu. I firma ta postanowiła stworzyć platformę dla gier mobilnych. I pierwszą taką swoją grą, którą zrobili na blockchainie, jest właśnie Mir 4, który wystartował w sierpniu tamtego roku. Jak widzicie, twórcy tej firmy południowo-koreańskiej mają dość ambitne plany, bo do końca tego roku chcą stworzyć platformę, gdzie będzie 100 działających gier. Na tą chwilę działa 7, ale patrząc na partnerstwa, z jakimi oni podpisują ze sobą tą umowy, to można zauważyć, że takie firmy jak Webzen, Action Square, to są firmy, które działają od 25 lat i mają już gotowe produkty, więc tak naprawdę część tych gier już mają gotowe, po prostu tylko kwestia zaimplementowania jest ich na blockchainie. I tutaj mamy też głośną sytuację pomiędzy firmą Epic i Steam. Jak ktoś wie albo i nie wie, Epic generalnie zgodził się na gry oparte o NFT, natomiast jak zobaczycie, jak cała akcja się rozgrywała, i że tutaj tak naprawdę zagrały pieniądze, to tak naprawdę na samym początku Epic również, tak samo jak Steam, nie chciał dopuścić gier opartych o blockchain, o NFT, ponieważ śpiewali tym samym głosem, że to, co przynosi wartość w wirtualnym świecie, nie może przynosić w rzeczywistym. Akcja polegała na tym, że na Steamie to będzie pierwsza gra na blockchainie, która będzie w tym roku kończona, nazywa się Age of Rust i jest robiona na engine przez 8 lat. Notabene tam jest 21 bitcoinów zamkniętych i można gdzieś je w tej grze znaleźć. Robili to 8 lat temu, więc nawet nie zdawali sobie sprawy, ile bitcoin będzie warty. I polegało to na tym, że na początku Steam zabronił, usunął tą grę. CEO Age of Rust opisał to na Twitterze. Na to od razu szybka poszła odpowiedź od CEO Epiki. OK, Steam was nie chce, to my was przygarniemy. Generalnie Epica ma w ciągu 2 lat, Epic Games, nie Epica, ma w ciągu 2 lat wydać 50 baniek na stworzenie swojego własnego metaversu. Także szybka, szybka zmiana. Głośna akcja ostatnio na dużym kanale na YouTubie odnośnie gamingu tradycyjnego. Wielki płaszcz i zgrzytanie zębów, że Ubisoft wprowadza do jednego ze swoich projektów NFT. No to sorry, winę tu mało kto wie, że oni inkubowali projekty w 2017 roku i chcieli na początku zobaczyć, jak to na innych projektach wyjdzie i się mocno zaangażowali w Axie Infinity, Sprinter Lance, Sorare, inkubowali blockchain Xaya, na którym obecnie są produkowane 2 gry i między innymi Tezos, wszyscy się dziwili, dlaczego oni współpracują z Tezosem. Po prostu oni ich inkubowali i najłatwiej im to teraz wychodzi. Tutaj jeszcze chciałbym wam pokazać, jak się szybko zmienia też narracja. Mamy taką grę jak Sin City i tutaj macie generalnie pokazanych udziałowców. Tutaj jest Justin Kahn, czyli CEO Twitcha i on od razu powiedział, że nie dość, że zainwestował grube pieniądze, to powiedział, że ma nadzieję, że to będzie jedna z gier i nie tylko jedyna, która będzie od tej pory pokazywana na Twitchu. Także widzicie, ludzie z gamingu tradycyjnego szybko zmieniają narrację i przechodzą do rzeczy opartych na blockchainie. A tutaj chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda spekulacja właśnie na projektach gamingowych. Tutaj macie pokazane, za ile zostały sprzedane karty na Waxie. Po tej lewej stronie macie kartę z gry Colonize Mars, która została sprzedana za 98 tysięcy dolarów. Zaś tutaj jest pokazana wartość, za jaką ktoś kupił kartę, czyli za 42 dolary, a sprzedał ją za prawie 100 tysięcy dolarów.
w ciągu 11 dni, więc tak naprawdę no, niesamowity zarobek. A jeżeli ktoś nie wierzy, że za takie pieniądze te karty poszły, to możecie wejść na kanał Muad'Diba i on tam robił wywiad od nas z jednym z ludzi, którzy akurat sprzedawał i bawił się w te karty. Tutaj, tak jak już wspomniałem, to są sprzedane karty właśnie w Mir 4. Karty te można było sprzedawać po 4 miesiącach gry, od startu gry. I tak jak widzicie, pierwsza karta została sprzedana za ponad 320 tysięcy dolarów. Pozostałe no, w podobnej cenie. Więc tak jak naprawdę wystarczyło no life przez 4 miesiące i można było dorobić się fajnych pieniędzy. A tutaj jedna z moich większych pasji, czyli gra Sourare. Aktualnie Erling Haaland, była mocna licytacja, ponad 600 tysięcy euro. Dziś on jest wystawiony za 2,5 miliona euro. Także jestem ciekawy, czy ktoś się zdecyduje. Jak widzicie, pozostali piłkarze gdzieś tam odstają. Lewandowski chyba nawet do pierwszej dziesiątki, z tego co się orientuje, nie załapał. Ten slajd już widzieliście u Wojtka na prezentacji. Tutaj go też wrzuciliśmy, żeby pokazać, jak to zmienia gdzieś tam ludziom życie. I tak samo, jaką powtarzał OpenAxie i Axie Infinity. Ja uważam, że to jest dobra rzecz, że po prostu Filipińczykom łatwiej niż obsługiwanie konta bankowego. To samo się dzieje w Afryce. Oni szybko łapią takie portfele oparte o blockchain niż płatności kartą i innymi rzeczami. I tutaj rzeczywiście można było podejść do sklepu, kupić sobie bułkę, chleb, masło poprzez SLP. I tutaj na sam koniec powiedzieliśmy, że też mamy gamerów, mamy sprzęt i chcieliśmy powiedzieć o projektach, ale chcieliśmy zahaczyć o nasze polskie projekty. U góry tutaj macie piratów z Aralandu. Chłopaków możecie dzisiaj tutaj zobaczyć na sali i nawet mają gotowy produkt. Możecie sobie pograć w tych piratów, zobaczyć jak się gra. Możecie zakupić tych piratów. Teraz jest bardzo fajna promocja, 69% na zniżki na piratkę będzie potem, także będzie można tych piratów rozmnażać. No i Crypto Mayhem to jest gdzieś tam jeden z pierwszych projektów, które mogę powiedzieć, że gdzieś tam odkryłem. Być może to będzie pierwsza strategia, bo strategii bardzo brakuje na blockchainie, a w przyszłości dodatkowo jeszcze shooter, czyli będzie można pojeździć mechem i pozabijać robale. Tak, i wspomnieć jeszcze trzeba o Robo Hero, czyli gra, która będzie na ekosystemie Terry, gdzie gra tworzona jest dla komórki i jest tworzona nie tylko dla graczy ze świata blockchainu, ale dla graczy z rynku tradycyjnego, jak również Legend of Elysium, czyli również mamy tutaj twórców na evencie, więc zapraszamy na ich stoisko. Jest to karcianka z elementami strategii. Bardzo fajnie chłopaki tutaj podchodzą do tematu tej gry, więc jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, zapraszamy na ich stoisko. Odnośnie RoboHero jeszcze jedna fajna rzecz. Chłopaki wprowadzają tak zwany Watch to Earn, czyli nie macie kasy, oglądacie reklamy i będziecie też mogli sobie pograć tutaj w tą grę. I tutaj chcielibyśmy właśnie pokazać wam, że nasza grupa Play to Earn, kryptoekipy, to nie tylko ja i Daniel, ale to również nasza adminka Monika, Piotr Muad'Dib, który niesamowicie rozkłada na czynniki pierwsze na swoich filmach różne projekty, Grizzly, czyli człowiek od Vulcan Forge i oczywiście nasz podek BGW. O którym on się głównie rzeczami na Binance Smart Chain zajmuje. I ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo też mamy Discorda, kiedy ja tutaj przeszedłem do kryptoekipy, miałem swojego Discorda i też bez tych ludzi, oczywiście tutaj też Monika, ona często potrafi pisać na Telegramie i na Discordzie w jednym i tym samym czasie. No i też chłopakom chciałem podziękować, Morfi, specjalista od Axie Infinity wraz z Ziołem. Tutaj mogą wam pomóc w zakupie. Sadurus specjalizuje się w BSC i Solanie. Misza rozkładał na czynniki pierwsze Waxa, a Sasza lubi zazwyczaj wchodzić w jakieś dziwne skamy. I jeżeli wam się podobało i chcecie trafić do nas na grupę, to możecie tym razem zeskanować ten kod i traficie do nas na Telegram. Pytajcie się nas, szukajcie nas na grupach. Dzięki wielkie.